historycznego obiektu, berlińskiego Olympiastadion. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami wielki mecz o najbardziej pożądane trofeum w Europie. Finał UEFA Champions League. Obie drużyny, które przystąpią dziś do boju, ostrzą sobie zęby na ostateczny triumf. Więc spodziewamy się na boisku prawdziwej bitwy. Za chwilę początek spotkania. Drużyna Barcelony zmierzy się z drużyną Manchesteru City. Finał UEFA Champions League elektryzuje wielomilionową publiczność. Spotykają się tu współcześni gladiatorzy, a wyniki i nierzadko przebieg tych spotkań są pamiętane przez długie lata. Czy i dzisiejszy finał będzie taką wielką historią? Na to liczę. Czekamy na walkę, na gole, na charakterystyczne przez lata pamiętane piękne chwile. Aubameyang. Ładne minięcie, może być groźnie. Strata Aubameyanga. Oddał piłkę rywalom zupełnie za darmo. João Cancelo. Grealish. Kibice na trybunach i koledzy z boiska na pewno liczą dzisiaj na błysk geniuszu Memphisa Depay. Ale zaraz, oj, może być z tego gol. Wspaniale spisał się teraz Ter Stegen. Okolice 11 teraz rzuca. Z tego dośrodkowania nic nie będzie. Pierre-Emerick Aubameyang. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Tego! Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Mecz mógł nam się zacząć od bardzo szybkiej bramki, gdyby nie ten popis między słupkiem. To musi wejść! City! Tak jest! 1-0! Mamy pierwszego gola finału UEFA Champions League! Zobaczymy, czy rozstrzygającego! O tym się przekonamy, ale na pewno będzie im się teraz grało dużo łatwiej. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie Primasov. The Citizens mogą teraz spokojnie czekać na kontry rywali. Aubameyang. Frankie, Dembele, bardzo teraz pewna interwencja obrońców, niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Rodri na linii podania, przechwytuje piłkę. Jack Grealish. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. No, teraz naprawdę zanosiło się na gola, ale obrońca w porę interweniował. Podanie przyjmuje Aubameyang. João Cancelo. Bernardo Silva. Dobra piłka na dojście. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Ruben Dias. Phil Foden. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Zablokowany ten strzał. Z piłką Pedri. Aubameyang. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Jest okazja na dośrodkowanie.
Okazja, Sterling. Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja. Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Krótkie rozegranie teraz. I De Bruyne przy piłce. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Memphis Depay. Dobrze, teraz Barcelona, do bramki niedaleko. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Sędzia pokazuje, że był offside. No może i był, ale taki o włos. Przepis jest przepisem. Jeśli sędziowie dopatrzyli się spalonego, to coś pewnie było na rzecz. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. I rywal zostaje w tyle. De Bruyne będzie strzelał. Tak, proszę Państwa, piłka w siatce. Zwiększają prowadzenie, a kibice gotują się już do mistrzowskiej fety. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała w tym zwodzie. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. Przerwa w tym jednostronnym spotkaniu. Kto by się spodziewał przed meczem, że jedna z drużyn tak bardzo zdominuje dzisiejszy finał UEFA Champions League? No właśnie, ja się nie spodziewam. Słychać gwizdek? Czyli to już. Gramy. Przed nami druga odsłona tego wyjątkowego finału UEFA Champions League. No a teraz niepotrzebna strata piłki. Przedniej urody, górna piłka. Dobrze, teraz Manchester City buduje niebezpieczną akcję. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Ale jednak bramkarz bez problemu radzi sobie z tą centrą. Pierre-Emerick Aubameyang. I teraz dobra okazja do kontry. Sędzia jednak dyktuje rzut wolny. Puszczenie gry nie przyniosło im korzyści. Należało cofnąć akcję. Przy piłce nadal Frenkie de Jong. No i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Zawodnicy Manchesteru City sprawiają dzisiaj, że rywale często tylko biegają za piłką. Nie jest więc zaskoczeniem wynik, jaki widnieje na tablicy. Dyktują tutaj tempo, stwarzają sobie sporo okazji, a do tego imponują skutecznością. Rywale wyglądają na bezradnych i zdziwię się, jeśli zdołają wrócić do gry. Dembele. De Jong. Wyszło na jego, ale podjął ogromne ryzyko tym ślizgiem. Piłkę dostaje De Jong, ale strzał zablokowany. Laporte. Rodri. No i tak to jest, proszę Państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. I Bernardo Silva. Rodri. Ładne minięcie, może być groźnie. Odebrana piłka po tym znakomitym ślizgu, doskonałe wejście. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Wspaniale rozwijał się ten kontratak, ale finalizacja akcji pozostawia dużo. Dużo do życzenia. Widzieliśmy tu niemal wszystko, co składa się na szybką ripostę. Następna taka kontra raczej skończy się bramką. Manchester City zmienia zawodnika. Ilkay Gündogan. Kevin De Bruyne.
Rodri. Alba, ależ to zrobił. Świetny odbiór. Mija teraz bez kłopotu. Szansa na gola. Rykoszet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. João Cancelo ma piłkę. Znakomicie teraz uda Remiona próba dośrodkowania. O to właśnie chodzi w grze w obronie. Zagranie na klepę. Krótko. Zagranie dochodzi do Mareza. Uwaga, strzela Marez! Ter Stegen, ależ interwencja! Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Nieco bliżej osi boiska. Zbiegł teraz Sterling. To miał być plasowany strzał, ale zupełnie się to nie udało. Nie, to nie tak powinno wyglądać. Tu trzeba odpowiednio złożyć się do uderzenia. Teoretycznie łatwe, ale jak przyjdzie co do czego... Rodri na linii podania. Przechwytuje piłkę. Foden przy piłce. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Ale teraz dziura w defensywie. Teraz okazja przed nim. Gol! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. No i proszę, stało się już oficjalnie. City najlepszym klubem w Europie. City zwycięzcą UEFA Champions League. Zapracowali na to całym długim sezonem, kolejnymi etapami, które zaprowadziły ich aż do wielkiego finału. To dzięki temu dziś mogą świętować wraz ze swymi wiernymi kibicami. Spełnili wielkie marzenia kibiców i działaczy, a teraz mogą oddać się dzikiej radości. Tylko spójrzcie Państwo na tę radość, na to szczęście. I oto widzimy, jak The Citizens teraz czekają na to, by odebrać medale, a już za chwilę, by móc wznieść ten piękny puchar. To musi być niesamowite uczucie, wchodzić na to podwyższenie, wiedząc, co się stanie za chwilę. Zagrali wspaniały mecz, a ten wielki moment nastąpi za chwilę. Ogłośmy światu, że Manchester City jest najlepszą drużyną Europy tego sezonu. Wielka chwila. Kamery, aparaty, smartfony, konfetti. Jakiż to jest piękny obrazek. Ta radość będzie jutro na wszystkich medialnych jedynkach. Manchesterskim błękitem okryta jest dzisiaj cała piłkarska Europa. Ależ to jest widok, Jacku. Biegną teraz trofeum.